To przede wszystkim to ja muszę sobie przypomnieć tę chwilę jako chłopak mieszkający w Osieku, gdzie odwiedzaliśmy naszą piękną rzekę Wisłę z kolegami, z koleżankami i zawsze to było nasze piękne miejsce. I myślę, że tu gdzieś w tym punkcie zawsze siadaliśmy i rozmawialiśmy o naszych marzeniach, co byśmy w życiu chcieli robić. Opowiadaliśmy o swoich przeżyciach w szkole. To były takie fajne chwile dla moich kolegów i koleżanek i mieszkańców Osieka, które była bardzo miejscowością zorganizowaną. To tu tworzyła się właśnie kultura ludowa. To tu w latach 70. Michał Kokot przyjechał z Torunia i zobaczył ogromny potencjał ludowy. Poznał ciekawych ludzi, artystów, pisarzy. Później jak zostałem wójtem, często Michał przesiadywał u mnie, on był naprawdę takim artystą, miał swoje marzenia. Nieraz wydawało mi się, że one nie jesteśmy w stanie tego zrealizować, ale teraz tak z perspektywy czasu wierzę w to, że to, co Michał mówił, udaje się realizować. Miał marzenie, żeby właśnie ten punkt na tym gruncie Skarbu Państwa, gdzie już otrzymaliśmy, jako jesteśmy właścicielami gmina Obrowo, żeby powstało coś ciekawego, żeby był właśnie taki punkt właśnie kapel weselnych, żeby tu można właśnie zorganizować taki przegląd kapel weselnych, żeby ten teren zagospodarować, żeby otworzyć się na piękny ciechocinek. Po pierwsze, to jest piękne widoki, tu można naprawdę ładować akumulator, tu można uspokoić swoją duszę i ciało. I to się, proszę Państwa, udało. Przegląd kapel weselnych po raz pierwszy włączyliśmy z festynem dla rzeki Wisły. I myślę, że to się udało. Widząc, ilu mieszkańców przybyło i to, co się teraz wydarzyło i myślę, że dalej będzie to widoczne, że ludzie otworzą się właśnie swoją radością, swoim życiem, że właśnie kapele ludowe, patrząc na te piękne widoki, nabiorą takiej siły twórczości ludowej. Ja się z tego bardzo cieszę. We'll be right back.